jak jest ciepło, tak, to możemy sobie kojarzyć, że Jezus tak miał zawsze. Głosił w słońcu. Słowo Boże mówi, że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Bo prawo ducha, które daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Święty Paweł mówi o tym, w jaki sposób on zrozumiał, że jest wolny od prawa grzechu i śmierci. Prawo ducha, które jest w Chrystusie Jezusie, uwolniło cię od prawa grzechu i śmierci. Dopóki nie spotkałeś Jezusa, do tej pory, czy chciałeś, czy nie chciałeś, musiałeś robić to, co diabeł chciał. Wielu ludzi uważa, że w ogóle jest w stanie działać samodzielnie. Mówią, ja jestem samodzielny, wcale diabeł nic nie robi w moim życiu. Ja mówię, diabeł cię prowadzi na postronku. Jednego na złotym, innego na zwykłym parcianym. Ludzie się różnią od siebie tylko tym, ludzie, którzy nie poznali Jezusa, że mają różne postronki diabelskie na szyi. Różne postronki. Ty nie masz postronka, zobacz. Tu idzie kolega, co nie ma postronka. Nie, prawda, mówię, nie mam postronka. Nie zagniesz mnie, tylko będziesz siedział cicho, jak ja będę głosił. Tutaj jestem, na mnie patrz, halo. Ej, ej. Ale nie mówisz do mnie, mówisz do mnie. Teraz mysz do mnie, teraz mysz do mnie. Ja mam ten mikrofon, co tam słyszysz go. To jest właśnie ten postronek, nawet nie jesteś zorientowany takich rzeczy. Do kogo ty mówisz? Że to teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, musimy to przyciszyć troszeczkę tak, żeby to nie trzeszczało. Mam nadzieję, że to cię skłoni do pokuty. Bo to Duch Święty uwalnia człowieka od diabelskiego postronka grzechu i śmierci. Duch Święty, jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, jeżeli narodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś uwolniony. Jeżeli nie narodziłeś się z Bożego Ducha, jesteś spętany. Każdy człowiek, który nie poznał Jezusa, jest niewolnikiem grzechu, a przez to niewolnikiem diabła. Ale wystarczy uwierzyć w swoim sercu, że Chrystus wstał z martwych i wyznać swoimi ustami, że Jezus jest Panem, a każdy będzie zbawiony. Zbawienie jest dla każdego człowieka. Nazywam się Artur Ceroński. W 2001 roku siedziałem w więzieniu. To był już któryś rok z kolei. Byłem człowiekiem, który był mordercą, dilerem narkotyków. Byłem człowiekiem, który łamał prawo od lat. Ale w 2001 roku uklęknąłem na kolana i oddałem życie Jezusowi. I od tego dnia diabeł musiał odejść od mojego życia. Jeżeli ktokolwiek z was, kto mnie teraz słyszy, nie oddał swojego życia Jezusowi, to jest ten moment, kiedy wystarczy, że podniesiesz do Niego swój głos i powiesz: Jezus, ja potrzebuję Ciebie! Diabeł jest niczym! On jest złamany pod nogami Jezusa Chrystusa! Jezus Chrystus to nie jest jakaś bozia wisząca na krzyżu! Jezus Chrystus to nie jest mały opłateczek, który się podaje ludziom do buzi. Jezus Chrystus to nie są święta. Jezus Chrystus jest żywy, potężny. On umarł za twoje grzechy. On wstał z martwych po to, abyś mógł mieć życie wieczne. On ratuje każdego, kto pragnie. On powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. A z wnętrza jego popłyną wody rzeki żywej. W 2001 roku z mojego
wnętrza popłynęły wody rzeki żywej. On mnie zmienił! On mnie zmienił! On zmienił mnie z mordercy, bandyty, dilera i narkomana! On zmienił mnie w człowieka, który kocha Jezusa! Który odnosi zwycięstwo przez krew Jezusa! Kiedy będziesz teraz wielbił Boga, podziękuj Mu za to, że jesteś narodzony z Bożego Ducha, że diabeł nie panuje nad Tobą, że diabeł nie ma władzy nad Twoim życiem. Bóg przebaczył Ci grzechy, Bóg odkupił Cię na wieczność. Uwielbiamy Ciebie, Jezus.
gwoździem w wybuchu zlicie. Przeżywam święty czas, mój stary człowiek zgasł, czekam w zachwycie. Halleluja! Wywyższamy Ciebie, Alfa i Omega! Wywyższamy Ciebie na tym miejscu, cudowny Jezusie, który zrodziłeś nas ze swojego słowa, który dałeś nam możliwość, abyśmy usłyszeli Twoje słowo. Już teraz wszystko wiem, już nie ma we mnie ściem, w mym duchu życie. Życie. Halleluja! Czekam w zachwycie. Mój stary człowiek zgasł. Nie żyjemy już my, ale żyje w nas Chrystus. Halleluja! Przez moc Świętego Ducha. Miłość wielkim Bożym planem. Świecie zło, a w myślach ludzkich dno, we mnie Duch Święty.
Przemija sen, mój Jezus wraca. Wraca teraz. Trąba odzywa się, to anioł na niej dmie, wroga przewraca. Schodzimy razem w tłum, w jerozolimski tłum, od wschodniej strony. Jesteś
jesteście Bożymi ambasadorami. Wzywajcie swoje podnoście głos do Jezusa. Wzywajcie Jego potężnego imienia. W imieniu Jezus jest moc. W imieniu Jezus jest zbawienie. W imieniu Jezus jest siła. Halleluja! Wywyższamy Ciebie, Jezusie. Niebo z ziemią. Uwielbiamy Ciebie. Uwielbiamy Ciebie. Cudowny Święty Duchu, poruszaj się pośród nas. Poruszaj się. My dajemy Ci tą przestrzeń. Jesteśmy Twoimi naczyniami. Szokoloroba santo loromace. Zaczynam na Syjowie, wprowadzam w czyn.
Dziękujemy Ci.
i powiedz, że ufasz w to. Że zbawienie wykonało się na ziemi. Dziękujemy Ci, że Twoje myśli, każdej emocji, tam, gdzie Ty pozwalasz. On, Święty Duch, wpływa na Ciebie. Pozwól. 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 Jeśli Go nie znasz, powiedz, że chcesz Go poznać. Powiedz, Jezus chce Ciebie poznać. Osobiście. Objawiaj się, cudowny Święty Duchu. Objawiaj się ludziom. My modlimy się, abyś objawiał się teraz ludziom. Dotykaj ludzi, cudowny Święty Duchu. Przenikaj ludzi. Przenikaj ich teraz. Jesteś godzien, by Cię czcić, by chwalić Cię na wieki. Na wieki.
interesują. Nie chwalić się. Na skrzydłach liczy.
się! Boże anioła! Większy jest Chrystus w tobie! Chrystus w tobie! Chrystus w tobie! Weź nad tym autorytet. Stań twarzą z tym problemem. Weź go za rogi. Powiedz, kim jesteś. Powiedz, że w Chrystusie jesteś nowym stworzeniem. Że Bóg ci dał nowe życie. I masz wszelką władzę i moc, aby rozprawić się z każdym lewym obrazem. Weź autorytet dzisiaj nad duchem odrzucenia. Ojcze, ja modlę się. Ja modlę się z każdą osobą, która w sobie rozpoznaje kolejne jakieś przestrzenie ducha odrzucenia. Ja modlę się, aby każda rana została zaleczona. Ja modlę się, niech każda rana będzie uleczona i zaleczona. Jeśli potrzebujesz z kimś porozmawiać, jeśli rozpoznajesz w sobie, że musisz coś z kimś załatwić, to nie uciekaj od tego. Nie uciekaj od tego. Nie chowaj tego nigdzie. Po prostu załatw tę sprawę. To jest droga po wolność. To jest droga po twoją wolność. Niech ci nikt nie odbierze twojej wolności. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie odważnie decydowali, Ojcze. Niech ludzie odważnie decydują odnośnie swojej wolności, Ojcze. Niech nic nie spychają, Ojcze. Niech za wszystko biorą się z perspektywy władzy w Jezusie Chrystusie. Szulara mama mama mamy. Halleluja.
Jezus, mój lekarz, Jezus, mój lekarz, Jezus, mój lekarz, On uzdrowił duszę mą. Jezus, mój lekarz, Jezus, mój lekarz, Jezus, mój lekarz, On uzdrowił duszę mą. Jezus, mój lekarz, Jezus, mój lekarz, Jezus, mój lekarz, On uzdrowił duszę mą. Jezus, mój lekarz, Jezus, mój lekarz, Jezus, mój lekarz, On uzdrowił duszę mą. Halleluja, uwielbiamy Ciebie, dziękujemy za Twoją krew, dziękujemy Ci, że Twoja krew jest cenna, że ona jest cenna, dziękujemy Tobie. My przykrywamy się Twoją krwią, Twoją świętą krwią, Jeszua. Suma la rama masyka la 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 la. A gdy nadszedł Dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu i powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały im się języki jakby z ognia, które się rozdzielały i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym. I zaczęli mówić w innych językach, tak jak im Duch poddawał. Módl się w innych językach teraz. Odnieś głos w innych językach. Wierzysz, że to nie są jaja, to nie są religijne rzeczy. Duch Święty został.
If you need to be set free. Jeżeli coś cię dręczy w życiu. If you feel that you are troubled in your life. Może lekarze już powiedzieli. Maybe the doctors told you already. Że nie ma dla ciebie żadnej szansy. There is no hope for you. To chcę, żebyś wiedział. I want you to know. Że 2000 lat temu. That 2000 years ago. Na Jezusa Chrystusa. Jesus Christ. Pod Jerozolimą. In Jerusalem. Spadły wszystkie choroby i niemoce. Took all the diseases and all the sicknesses on him. Jezus Chrystus. Jesus Christ. Rozchorował się. Was sick and ill. Każdą chorobą. With every single disease. Rozchorował się na raka. He took cancer on him. Oślepł. He was blind. Ogłuchł. He was deaf. Całe nieszczęście świata. And all the disasters of the earth. Spadło na Jezusa. Came upon him. Abyś ty i ja. For you and me. Byśmy mogli być zdrowi. For us to be healed. Żebyśmy mogli być wolni. For us to be free. Jeżeli cokolwiek cię teraz dręczy. If you feel that you are troubled. Czy to jest w twoim ciele? Whatever it is, it can be in your body. Czy to jest w twojej psychice? Or maybe it's there in your mentality, in your psyche. Przyjdź tutaj na środek. Come now here to the front. Boża moc. God's power. Stąpi na ciebie. Is going to come upon you. I zostaniesz uzdrowiony and teraz. You shall be healed right now. Zostaniesz też uwolniony. You will be set free as well. Od każdego zniewolenia. From every problem that is troubling you. Nie ma takiego zniewolenia. Whatever it is. Które by nie spadło na Jezusa. Whatever it is, Jesus took it on him. Demony są mu podległe. And the demons have to be submitted to him. Wystarczy, że uwierzysz. It's enough that you believe. Jeżeli wierzysz. If you believe. Przyjdź tutaj do mnie. Come right now. Wystaw mnie na próbę. And test me. Uzdrowię cię w imieniu Jezusa. I'm gonna heal you in the name of Jesus. Uwolnię cię od demonów. I'm going to set you free from demons. Uwolnię cię od nałogów. I'm going to set you free from all addictions. Zupełnie za darmo. For free. Nastąpią zmiany w twojej głowie. And you will experience changes in your mind. Kiedy położę na ciebie ręce. When I'm going to lay my hands on you. Boża moc na ciebie stąpi. God's power is going to touch you. Nie jesteśmy religijną grupą. We are not some religious group. Jesteśmy ludźmi z nieba. We are people from heaven. Mamy moc. We got the power. Bo w nas jest Jezus. Because Jesus Christ is in us. Jesteśmy tacy jak 2000 lat temu. We are the same like people were 2000 years ago. Nie należymy do tego świata. We do not belong to this earthly jesteśmy system. Jesteśmy drogą Jezusa. We are like Jesus. Wystaw nas na próbę. Test us. Zupełnie za darmo. Totally for free. Każda osoba chora.
Every person that is sick. Czy zniewolona, proszę podejść tutaj, do tego miejsca. You are slave to something. Come here. W tamto miejsce. Każda osoba chora czy zniewolona. Stand here to the right. Odprowadźcie ją tam. Powiedz tam sobie. Wszystkie osoby chore, najakiekolwiek choroby. Everyone who needs to tam, be healed. Proszę, podchodźcie, tam. Ewangeliści, podchodźcie do nich. Uwalniajcie Bożą moc. Uwalniajcie Bożą moc. Każda choroba się będzie kończyła teraz. Każda choroba. Każda niemoc. Abyś mógł żyć. Podchodźcie do nich. W ogrodzie stoczył krwawy. Ojcze, uwielbiamy Ciebie za to. Na siebie wziął strach choroby. Teraz. Abyś mógł żyć. Otwórz usta. Nic nie mów. W imieniu Jezusa. Demoniczna siła, która przyszła z tego życia. Wyjdź teraz naturalnym oddechem. Diabeł, ja Cię przeklinam. Ja Cię przeklinam.
układu nerwowego. Swojej układu nerwowego. Tak cierpiał Pan, stwórca gwiazd. Ofiarą był. Niech się jej układ nerwowy odnawia. Więc uczmy się służyć tak, by w życiu tron jak wydać i sługą być. Jedyny godzien czci, jedyny godzien chwały, jedyny godzien czci, sługa król, jedyny godzien czci. Jesteś jedynie godzien chwały, jesteś jedynie godzien czci. Uwielbiamy Ciebie. Poruszaj się, Święty Duchu. Poruszaj się, cudowny Święty Duchu. Poruszaj się, cudowny Święty Duchu. Ojcze, ja modlę się. Ja modlę się teraz o Kościół. Ja modlę się, aby Kościół chodził w mądrości i w duchu objawienia. Ja modlę się o mądrość i objawienie. Ja modlę się o mądrość, Ojcze. Niech wszelka głupota zostanie zamieniona w mądrość, Ojcze. Modlę się o to przez potężne imię Jezus. Ja modlę się, Ojcze, o to. Niech mądrość dzisiaj zstępuje na ludzi. Niech mądrość dzisiaj dotyka ludzi. Szokolorobasa, antolorobasa, enamakolorobasa, kielerabasy. Biblia mówi, że jeśli komuś brak mądrości, niech prosi. Słowo Boże mówi na przykład tak, że jeśli żona czegoś nie wie, niech pyta swojego męża. To jest Boża mądrość. Duch Święty to jest duch zależności, to duch posłuszeństwa, to nie jest duch głupoty, to nie jest duch buntu, to nie jest duch rozdwojenia. To duch zjednoczenia Twojego ducha, duszy i ciała. Kiedy będziesz posłuszny Jego Słowu, On będzie doprowadzał do tego, że będziesz coraz bardziej skonsolidowany ze sobą. Ojcze, ja modlę się przeciwko wszelkiemu rozdwojeniu. Przeciwko wszelkiemu rozdwojeniu. Ja rozwalam to w imieniu Jezusa. Ja modlę się, Ojcze. Niech ludzie, Ojcze, będą skupieni na wewnętrznym człowieku. Niech ludzie będą skupieni na wewnętrznym człowieku. Szokolorobasa, antolorobasa, kalaramasa. Ona ma szokolorobasa, kalaramasa. Ona ma szokolorobasa, antolorobasa.
e na maszo coloro passante le remesse. Alleluja! Wciąż tak bliski mi. On jest w Tobie, Duch Święty mieszka w Tobie. Jezus Chrystus zamieszkał w Tobie przez Ducha Świętego. On chce mówić do Ciebie, On chce mówić do Ciebie. Nastaw swoje uszy na słuchanie. Chodzę z Bogiem 16 lat i uczę się słuchać Jego głosu. I coraz mniej błądzę. Coraz mniej popełniam błędów. Dla każdego człowieka, dla każdego nowego narodzonego. Jeśli narodziłeś się z Bożego Ducha, to Bóg przewidział dla Ciebie życie wiary, życie wiary, życie wiary. Nie wycofuj się nigdy z życia wiary. Wiara to nie oglądanie. Wiara to pewność tego, czego nie widać. To pewność tego, czego nie widać. Nie wycofuj się. Jeśli nawet jeszcze dzisiaj nie widzisz, to nie wycofuj się. Ja mam dziedziny w swoim życiu, w których jeszcze nie widzę, ale wierzę, ale nie wycofuję się, ale idę do przodu, ale nie odpuszczam, bo wierzę, że nie dzięki mnie, ale dzięki Duchowi Świętemu to się wydarzy. Duch Święty ma moc, to nie jest pomiotło. Rozumiecie? On ma moc. On ma moc, ten sam Duch Święty, który wzbudził Jezusa z martwych, mieszka w Tobie. Uwierz w Niego, uwierz w Niego, uwierz, że mieszka w Tobie. Potężny Bóg mieszka w Tobie, potężny Bóg mieszka w Tobie, a więc w Tobie jest rozwiązanie każdego problemu. W Tobie jest mądrość, w Tobie jest siła, w Tobie jest zwycięstwo, to Ty decydujesz. Dzisiaj masz tak, jak decydujesz. Ja mam tak, jak decyduję. Mam to, co chcę. Alleluja. I nie mam to, czego nie chcę. Szokolorowa santo, droba seke, drama sa, kolorowo soto, droba santa, drama masse. O, raba sa, kolorowo so, kolorowo santa, drama masse. O, raba sa, kolorowo so, kolorowo santa, drama masse. Twoje poruszenie, twoje poruszenie, twoje poruszenie. Duchu Święty, poruszaj się w ludziach, poruszaj się w ludziach, poruszaj się w ludziach, poruszaj się w ludziach głęboko. Makala raba sa, kolorowo sa, posilenie, posilenie, wyzwolenie. Makala Rabaseka Ramasa, Oreba Santo Noroboso. Halleluja, ja uwielbiam Ciebie, Jezusie, uwielbiam Ciebie, Jezusie. Wciąż tak bliski mi, wciąż tak bliski mi, wciąż tak bliski mi. Halleluja. Wciąż tak bliski mi. Was, przyjaciele, wciąż tak bliski. Nie poznał mi tego Jezusa, o którym tu słyszycie. Wciąż tak bliski. Jeżeli ktoś z Was, kto mnie teraz słyszy, nie spotkał się z tym Jezusem osobiście, nie oddał Mu swojego życia, to dzisiaj jest ten dzień. Wciąż tak bliski. Nikt nie rodzi się chrześcijaninem. Wciąż tak bliski. Rodzimy się ludźmi skazanymi na porażkę, na piekło. Nie mamy żadnych szans, aby pojednać się z Bogiem bez Jezusa Chrystusa. Bóg po to dał Jezusa Chrystusa, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ja uwierzyłem w Jezusa i oddałem Mu swoje życie w 2001 roku. Należę do Boga. Zrobiłem to prostym aktem wiary. Tak Bóg pokochał świat, że oddał swojego Syna zamiast nas. Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Nie każdy nie zginął, ale każdy, kto wierzy w Jezusa. A wiara to nie znaczy, że ja wiem, że jest Jezus. Diabeł też wie, że jest Jezus. Każdy demon wie, że jest Jezus. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaufać w to, że Jezus umarł za Twoje grzechy. Że On naprawdę wstał z martwych w ciele. I uznać Go za Pana swojego życia. I wtedy, wtedy i tylko wtedy pojawia się w człowieku realna pewność, że pójdzie się do nieba po śmierci. Ja idę po śmierci do nieba, mimo że w wieku 17 lat zamordowałem człowieka, mimo że handlowałem narkotykami, dawałem je dzieciom, ale Jezus przebaczył mi moje grzechy. On obmył mnie swoją krwią. Jeśli On obmył mnie, to On obmył Ciebie. Musisz to uwierzyć.
On może wrócić każdego dnia. Kto z was nie ma pewności zbawienia, chodź tutaj do mnie. Jeżeli nie masz pewności, że po śmierci pójdziesz do nieba, to ja też nie wiem, gdzie ty idziesz. Chodź teraz, pomodlę się z tobą. Spotkasz się osobiście z Bogiem. Oddasz mu swoje życie i będziesz w niebie po śmierci na pewno. Obojętnie, co się stało w twoim życiu. Wszystkie grzechy zostały ci przebaczone, ale musisz w to uwierzyć. Kto z was chce dzisiaj oddać życie Jezusowi? Podnieś rękę. Dobrze, chodź do mnie tutaj. Kto jeszcze? Ten człowiek chce oddać życie Jezusowi. Chodź do mnie też. Kto jeszcze chce oddać życie Jezusowi? Kto jeszcze potrzebuje Mesjasza? Przyjdź do mnie teraz, jeśli potrzebujesz Mesjasza. Przyjdź do mnie teraz. Jezus może wrócić każdego dnia. To nie jest bzdura jakaś. Powiedzcie, Panie Boże, dziękuję Tobie, że Twój Syn Jezus umarł za moje grzechy. Panie Jezu, dziękuję Ci, że wstałeś z martwych. Od dzisiejszego dnia Ty, Jezu, jesteś moim Panem. Amen. Święty, wypełnij się Twoją obecnością i mocą. Twoim światem. Ty
jesteś moją siłą. Stawiennicy, chodźcie do mnie. Me życie odmieniłeś. Połóżcie na nią ręce. Ty moja pierwsza miłość. Jezu, ty udzielam je. Ty jesteś moją siłą. Siły do tego. Me życie odmieniłeś. Proszę, rozsądku i duchowego wglądu. Ty moja pierwsza miłość. Ty moja pierwsza miłość, Jezu, ty. Ty moja pierwsza miłość. Ty moja pierwsza miłość. Ty moja pierwsza miłość. Czujność, czujność, czujność. Ty jesteś moją siłą. Czujność. Na życie odmieniłeś. Udzielenie. I tylko ciebie pragnę. Ty jesteś moim skarbem. I tylko ciebie pragnę. Ty jesteś moją siłą. Me życie odmieniłeś. Ty moja pierwsza miłość. Jezu, ty. Ty jesteś moją.
Funkcjonuje z każdego.
wszystko ma. Halleluja. W to twoja wiara mówi. Wszystko ma. W tobie, w tobie, w tobie, w tobie wszystko ma. On dał się zdruzgotać dla ciebie. Lewici na koniec. Służymy do końca. Halleluja. Shoma kalara mama mama masolo roboso. Halleluja. Twoje zmiany są trwałe w nas. Dziękujemy Tobie, że Twoje zmiany są nieodwracalne. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, to nieodwracalnie zmieniła się Twoja głowa. Nie ma odwrotu. Będziesz myślał inaczej. Będziesz myślał tak jak Jezus. To dobra nowina. Nie trzeba brać tabletek. Dostałeś inną głowę, inne serce. Jezus Chrystus zamieszkał w tobie. Masz zupełnie inne DNA. Masz DNA z nieba. Halleluja. Święty, dotykaj ludzi. Niech ludzie myślą dzisiaj o tym, co się wydarzyło w ich życiu. Niech o tym śnią. Dzięki Jezu za te chwile. Serce jak szalone bije. Twoja miłość we mnie żyje. Dzisiaj czuję to, co ty. O, tak to prawda. Teraz szczęścia trwa godzina. Niech się chwila ta zatrzyma. Szczęściem chcę nakarmić całutki świat. Zdziwiony tak wielka miłość mnie rozpiera. Gaśnie. W sercach naszych Bóg nie zaśnie. Nigdy nic nas nie złączy. Zwyciężymy chwile złe. Wiarę zniszczy swą. Życia scenie. Potem dla nas place złote. Zabłyśnie nam 12 bram. Zabłyśnie nam 12 bram. Wielka miłość mnie rozpiera. Jezu.
nic nie zgaśnie. W sercach naszych Bóg nie zaśnie. Nigdy nic nas nie rozłączy. Zwyciężymy chwile złe. Wiara zniszczy zwątpienie. Wiara zniszczy zwątpienie. My Bóg na życia scenie. My Bóg na życia scenie. Potem dla nas prace złote. Potem dla nas prace złote. Zabłyśnie nam 12 bram. Zabłyśnie nam 12 bram. Wielka miłość mnie rozpiera. Każdego dnia może wrócić. Ja podjąłem decyzję, że będę żył tak, żeby tego nie przegapić. Wiem, że idę do nieba. Ale jak wariat czekam na to, że on wróci. Może być tak, że zanim ja tam odejdę, to on tu wróci. Licz na to. Licz na to. Tak żyj. Rozumiesz? Niebo już masz. Wiesz, jak tak myślę sobie, że on może wrócić każdego dnia. I że tak naprawdę ja w jednej chwili stanę z nim tam, w okręgach niebieskich. Mnie to kręci. Nie kręci. Tak żyj. Ulej, czekaj na to. Zrobili z niego religię. A on tu naprawdę wróci i to wróci w wielkim stylu. On nie wróci jako najświętszy sakrament. On nie wróci jako jakaś figurka. On wróci jako król, aby królować. On tu nie wróci, aby znowu umrzeć na krzyżu. On tu wróci, aby królować. W wielkim stylu. Tak jak poszedł, tak wróci. Stąpi na Górę Oliwną, w ogniu. Za wasyści aniołów. Wejdzie przez wschodnią bramę. I zasiądzie na tronie w Jeruzalem.
Bogu służysz. Wielka siła. Bądź tego świadomy. Ten Bóg jest teraz w twoim duchu. Jeżeli oddałeś mu swoje życie jako Panu i Zbawicielowi, on mieszka w tobie. Jesteś powołany, aby z nim królować. Królować, królować. Nie siedzieć jak mysz pod miotłą. Nie bać się ciągle czegoś. Ale żeby królować. Biblia mówi, że jesteśmy pokoleniem kapłańskim, królewskim. Biblia nic o tym nie mówi, że jesteś marnym grzesznikiem. Że jesteś nędznikiem. Nie. Ona mówi, że jesteś kapłanem i królem. Bo dałeś życie Jezusowi. Kto się zachowuje jak kapłan i król. Zmiażdż diabła w swoim życiu, bo on jest pod twoimi nogami. Żadnych chorób, żadnych niemocy, żadnych bólów, żadnych nieszczęść, żadnych patologii, nic. To wszystko w twoim życiu jest złamane przez Jezusa Chrystusa. Na tej ziemi można żyć zwycięskim życiem, mimo że wokół jest pełno patologii. Można chodzić jak król po tej ziemi. Ja chodzę jak król od 2001 roku. Mam 8 lat szkoły podstawowej i 10 lat więzienia. Nikogo się nie boję i niczego się nie wstydzę. Jestem wolnym człowiekiem. Wiesz dlaczego? Bo król mnie ukrólował. Dał mi swój tron. Powiedział: Artur, zapraszam cię do siebie. Zaprosił mnie tam, ja tam z nim sobie siedzę w okręgach niebieskich. Jeżeli oddałeś swoje życie Jezusowi, też tam siedzisz. A więc zacznij siebie oglądać jako króla i zacznij panować. 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 Nie chować się ciągle. Jak nie przed Bogiem, to przed diabłem. Jak nie przed diabłem, to przed ludźmi. Cały czas. Ojej, ojej, diabeł straszny, grzech straszny, ludzie straszni. Ktoś mnie nie lubi. Nie akceptują mnie. A ja wstaję rano i mówię: dziękuję ci, że jestem królem. Wkładam swoją koronę. A mi się dobrze trzyma korona. I króluje. Jest pięknie. Nie daj się wciągnąć religii żadnej. Nie daj się ukręcić małego Jezusika, którego się obchodzi, proszę ciebie, jako króliczka na Wielkanoc, jako dziedziunia na Boże Narodzenie. Dziedziunia. Śpiewa mu się piosenki: Jezus malusieńki leży wśród stajenki. To satanistyczna piosenka jest. Satanistyczna. Całe życie diabeł chce, żebyśmy widzieli malutkiego Jezusiczka. Jezusiczek. Malutki, malutki, tu, 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 tu. Nie wróci tutaj malutki Jezusiczek. Tu wróci król królów i pan panów. On tu wróci w takim stylu, że diabeł nawali w pory. Jako Jan zobaczył wizji, to padł na ziemię i nie mógł się ruszyć. Kiedyś Daniel zobaczył jednego z jego aniołków. Dzisiaj się rysuje aniołków z pupciami grubymi, takie nie wiadomo co. Daniel zobaczył aniołka, to go sparaliżowało. Takiego aniołka zobaczył. Nie dajcie sobie wymalować religijnego, chorego, malutkiego Jezusika w głowach. To król królów i pan panów. On stworzył niebo i ziemię. On nad wszystkim panuje, a ty w jego imieniu zarządzasz tym terenem. Rozumiesz? Diabeł się boi ciebie. Dlatego, że Chrystus w tobie mieszka. A jak jeszcze nie zaprosiłeś Chrystusa do życia, to zrób to dziś. To jest proste. Mówi się: Jezu, ja wierzę, że umarłeś za moje grzechy. Ja wierzę, że wstałeś z martwych. Ja ustanawiam cię panem mojego życia. Amen. To się tak robi. To trwa 30 sekund. 30-sekundowy akt wiary przenosi cię z nieba, z ziemi do nieba. Rozumiesz? To proste. I można żyć. Zrób tak. Przejdź na dobrą stronę mocy. Bo w realu Vader się nie nawraca. Tylko szlak go trafia w Gehennie. Tak jest w realu, to nie bajka. To są prawdziwe Gwiezdne Wojny. Rozumiesz, o czym mówię? To jest bardzo ważne. Luke. Tak, Luke. Ojcze, dziękujemy ci,
że jesteśmy Twoimi na zawsze. Nic nas nie wyrwie z Twojej ręki, nic nas nie odłączy od Twojej miłości. Dziękujemy Tobie, że diabeł jest zmiażdżony pod naszymi nogami, że nie musimy się kłaniać demonom, że nie musimy żyć w grzechu, że grzech nad nami nie panuje, że nie musimy chodzić w odrzuceniu, poniżeniu i zgnębieniu, że nie musimy być biedni, załamani, że nie musimy być chorzy, niedołężni. Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Ci, że możemy kochać mimo tego, że nas nienawidzą. Ha! Dziękujemy Ci, Ojcze. Dziękujemy Tobie, że znamy prawdę. Dziękujemy Tobie, że jesteśmy sektą. Dziękujemy Tobie, że jesteś naszym mistrzem. Dziękujemy Ci, Jezus. Dziękujemy Ci, Jezus. Uwielbiamy Ci, Jezus. Wywyższamy Ci nasza głowa. Wywyższamy Ci nasza głowa. Wywyższamy Ci nasza głowa. Mistrzu świata. Wywyższamy Cię. Wielka siła, jedyna nasza miłość, aleluja. Dostaliśmy ją z nieba na zawsze. Wielka miłość mnie decyzję, że do końca naszych dni będziemy w Tobie chodzić, Jezus. Tak jak Cię poznaliśmy, tak będziemy w Tobie chodzić. Nigdy nie zmienimy kierunku. Zawsze będziemy w Tobie chodzić. Pamiętaj, chodź w Jezusie tak, jak Go poznałeś. Przyszedł do Ciebie, przemówił do Ciebie tak, że Go usłyszałeś. Więc cały czas tak mówi do Ciebie, że Go słyszysz. To jest nasza deklaracja. Będziemy w Tobie chodzić tak, jak Cię poznaliśmy. Nic nie zaślepi naszych oczu i nic nie zagłuszy naszych uszu. Zawsze będziemy słyszeć wyraźnie, ponieważ Ty, Duchu Święty, mówisz wyraźnie. I my chcemy Ciebie słyszeć. Halleluja. Halleluja.